Przed Sądem Okręgowym w Elblągu zapadł wyrok w trybie przedwyborczym, w sprawie jaką burmistrz Olgier Dąbrowski wytoczył pełnomocnikowi inicjatorów referendum Agnieszce Karłowicz. Punkt pierwszy. Zakazać uczestniczce Agnieszce Karłowicz publikowania informacji, że lekceważące podejście Olgierda Dąbrowskiego, burmistrza miasta Ostródy, do remontu budynków komunalnych oraz zaniedbania gminy miasta Ostróda, którą kieruje Olgierd Dąbrowski w sprawie instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gizewiusza w Ostródzie, doprowadziły do wybuchu gazu w tym budynku, jak też, że Olgierd Dąbrowski zacierał ślady i ukrywał prawdę o zaniedbaniach, nakazując rozbiórkę pozostałości po spalonym budynku bez konsultacji z jednostką prokuratury prowadzącą postępowanie w sprawie przyczyn pożaru. Punkt drugi. Nakazać uczestniczce Agnieszce Karłowicz przeproszenie wnioskodawcy Olgierda Dąbrowskiego i sprostowanie nieprawdziwych informacji przytoczonych w punkcie pierwszym postanowienia poprzez zamieszczenie na własny koszt w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia. Wyrok nie jest prawomocny, można się od niego odwołać w ciągu 24 godzin do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.